Witam Państwa, Jarosław Gugała. Mam zaszczyt prowadzić kolejne spotkanie tutaj w Bibliotece Narodowej i nasi kolejni goście. Pani Krystyna Janda. Wszyscy wiedzą, kim jest pani Krystyna Janda. Jest wybitną, wspaniałą aktorką, ale dzisiaj się okazuje, że jest także wybitną, coraz bardziej działaczką na rzecz upowszechniania kultury. Założyła między innymi Fundację Krystyny Jandy na rzecz kultury. Prowadzi swój własny teatr, co jest wielkim wyzwaniem i co udowadnia, że w kraju, w którym byliśmy przyzwyczajeni do państwowego mecenatu, można też w swoje ręce uchwycić pewne sprawy, to myślę, że to będzie nieocenione doświadczenie, żeby porozmawiać również o książkach, o tym, w jaki sposób można na to wpływać. Pani Anna Giza-Poleszczuk, nasz kolejny gość, pani profesor, prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Jej ambicją jest otwarcie uniwersytetu na świat zewnętrzny. To bardzo ciekawe. Ale też zadaje studentom dużo książek. Tak jest. Specjalista w dziedzinie kapitału społecznego, zagadnień rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej, socjologii ewolucyjnej, marketingu w perspektywie socjologicznej. Jakby to jeszcze tak powiedzieć, zwyczajnie po ludzku, czyli chodzi o to, żeby te wszystkie, to o czym my tutaj rozmawiamy, te wszystkie ludzkie doświadczenia, cały bagaż intelektualny, wspólnota lektur, żeby coś budowało, na przykład wspólnotę, na przykład wzajemne przyciąganie, na przykład platformę wymiany myśli. A porozmawiamy o tym za chwilę. I kolejny nasz gość, Beata Stasińska, założycielka i współwłaścicielka wydawnictwa WAB, uznanego w kraju i za granicą za promotora polskiej i światowej prozy współczesnej. W ciężkich czasach, kiedy ludzie czytają coraz mniej, a już jak mogą, to omijają szerokim łukiem literaturę, nagle się okazuje, że można z powodzeniem tę literaturę promować, można odnosić w tej dziedzinie sukcesy, można pokazywać ludziom, jak ile pięknych, wspaniałych rzeczy powstaje i ile wielkich, wspaniałych rzeczy można w tym znaleźć. Wraz z reżyserem Michałem Zadarą i profesorem Andrzejem Mencfelem zainicjowała na Kongresie Kultury w 2009 roku akcję 1% na kulturę w budżecie państwa. Jako minimum. Jako minimum. Pomysłodawczyni Obywatelskiego Forum Dostępu do Książki. Proszę Państwa, w tym znakomitym gronie zastanawiamy się, jaki jest los, jaka jest przyszłość książki i co zrobić, żeby Polacy czytali jak najwięcej i jak najwięcej wartościowych rzeczy. Bo wiemy skądinąd, że czytają coraz więcej, czytamy coraz więcej, ale czytamy coraz mniej, chyba procentowo w tym wszystkim, rzeczy takich, na których najbardziej by zależało. Jak to jest w teatrze? Czy da się robić rzeczy tylko i wyłącznie super wartościowe, czy trzeba ludziom pomagać, żeby chcieli, trzeba wrzucić im jakąś taką, nie wiem, nutkę może komercji, snobizmu, czegoś, żeby ich zachęcić taką naturalną niechęć do rzeczy trudnych, do rzeczy takich zobowiązujących, bardzo wymagających intelektualnie. Pani Krystyna Janda. Znaczy, jest bardzo różnie. Wszystko zależy od tego, jaki to jest teatr, jakie ma poglądy. Generalnie mówiąc, no publiczność, to znaczy albo traktuje publiczność jako partnera, albo po prostu jako kogoś, kto ma to przedsięwzięcie artystyczne podziwiać. I właściwie generalnie teatry moim zdaniem dzielą się na takie dwie grupy. Oczywiście awangarda, bez której wszyscy byśmy zginęli, ma pozycję szalenie taką wymagającą w stosunku do widowni i nie ułatwia zupełnie ani literatury, którą bierze do grania, ani nie inscenizuje jej tak, żeby publiczność jakby miała, to już to, że tak powiem, trywializując sprawę, żeby miała prościej, łatwiej i przyjemniej, wręcz odwrotnie, piętrzą przed publicznością problemy, ale albo bulwersują ją, albo prowokują, co jest też dobrą formą, żeby problem, czy tę literaturę, czy to zagadnienie społeczne, czy tę historię, którą opowiadają, im zmusić ich jakby do tego, żeby w ogóle się tym zajęli. Natomiast generalnie myślę, znaczy tak jak ja działam od 5 lat w teatrze,
Na przykład jak robię bardzo trudną literaturę, czy bardzo jakiś kontrowersyjny temat, czy literaturę teatralną, która no powiedzmy jest zupełnie nieznana, to jednak obudowuję ją przede wszystkim takimi twórcami, którzy gwarantują dialog z publicznością, aktorami, którzy cokolwiek by grali, choćby książkę telefoniczną, to mimo to będą, że tak powiem, mieli amatorów, żeby tego wysłuchać, a jednocześnie każdy trudny tytuł obudowuje tytułem łatwiejszym, żeby móc prowadzić teatr bez dotacji, tak jak ja, żeby na przykład zrobić Turiniego, czy żeby zrobić, no nie wiem, Olbiego choćby, muszę obok wystawić coś, no choćby pana Jowialskiego, czy co, że jedna publiczność jakby płaci to, że na innym przedstawieniu jest mniej publiczności. Ale to są normalne działania, które wszyscy się w ten sam sposób pokonujemy te zadania. Myślę, że to nie jest nic odkrywczego. Natomiast rzeczywiście mogłabym prowadzić teatr, który grałby same farsy i komedie i nie martwiłabym się zupełnie o pieniądze. Ale nie mam takich, znaczy traktuję publiczność poważnie i uważam, że jeżeli zjawia się coś wyjątkowo nowe spojrzenie, czy nowa myśl, czy na przykład w tej chwili moim zdaniem powstało kilka dramatów współczesnych polskich, bardzo trudnych, ale mówiących o bardzo ważnych sprawach, które na pewno nie będą miały dużej publiczności, to mimo to wykonuję wysiłek, żeby to postawić na scenie, żeby jednak publiczność się z tym skonfrontowała, mimo że nie dostaje, ta pomoc finansowa nie jest taka, żeby mogła sobie pozwolić na szarże czy dezynwolturę w tych sprawach. Pani profesor, otwarcie uniwersytetu na zewnątrz to brzmi trochę niepokojąco, bo w samą ideę uniwersytetu wpisana jest otwartość. Tylko taka otwartość, że każdy może przyjść, tak? A tu chodzi o to, o wyjście uniwersytetu w lud, o wyjście z dziełami filozofów na przykład, nie wiem, do ludzi, którzy na co dzień się z czymś takim nie spotykają. Na czym polega to?